Dobrze, na moim zegarku wybiła godzina 13:45. Możemy punktualnie przejść do kolejnej prezentacji. Jest już z nami Mateusz Adamkiewicz, założyciel i prezes zarządu spółki Gaming Factory. Dzień dobry. Dobrze, dziękuję za oddanie głosu, dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz chciałbym Państwa przywitać serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj będę w stanie przekazać trochę nowych informacji, jeżeli chodzi o naszą spółkę Gaming Factory. Myślę, że na przykład debiutu na giełdzie. Ja postaram się tak w 25-30 minut zamknąć swoją prezentację, a później chętnie odpowiem na pytania. Tradycyjnie i na te prostsze, i na te cięższe też chętnie odpowiem, także tutaj warto jeszcze powiedzieć, że my jesteśmy wydawcą i producentem gier na PC i konsole przede wszystkim. Aktualnie mamy ponad 30 tytułów własnych przeznaczonych do sprzedaży w nadchodzących miesiącach czy też latach. Nasze portfolio jest zdywersyfikowane od gier symulacyjnych, przygodowych, poprzez gry akcji czy gry typu Tycoon. Tworzymy także grupę kapitałową razem ze spółką Black Rose Projects, która zajmuje się przede wszystkim właśnie portingiem na konsole, a także Silver Links Games, czyli to jest producent gier planszowych. No i dotychczas wydaliśmy 9 takich raczej niskobudżetowych tytułów autorskich, w związku z czym nie są to najistotniejsze póki co gry z naszego portfela, ale wydaliśmy już na przykład około 100 gier na konsolę Nintendo Switch, tutaj przy pomocy właśnie Black Rose Projects, to jest bardzo dużo, więc to stanowi dla nas stabilne źródło przychodu. Mamy za sobą już też 6 gier przeportowanych na konsolę Xbox, gry planszowe, 2 udane kampanie. No i właśnie w lipcu tego roku pozyskaliśmy w ramach IPO 17 milionów złotych na dalszy rozwój. A propos tej kwoty będę jeszcze mówił nieco dalej. Więc dla tych, którzy spółkę znają, prezentuję tutaj gry, które zostały wydane w tym roku, czyli Commander, Black Academy, Bansy Bob, Pangeon i Gallic Wars. Ilości sprzedażowe są takie, jak tutaj mniej więcej widać. Przede wszystkim na konsolę Xbox weszliśmy stosunkowo późno i tutaj dobrym przykładem jest gra Commander, która na Steamie sprzedała się raczej symbolicznie w 300 kopiach, natomiast na Xbox w tym samym dokładnie czasie w 1400 już kopii ponad sprzedanych. Większość z tych gier jest już na skraju odrobienia, ponieważ to, tak jak wspominałem, były projekty budżetowe, które no, mniej więcej te kwoty, które przeznaczyliśmy na produkcję i marketing, zamykały się w granicach 50 do 150 tysięcy złotych. Można powiedzieć, że to są takie trochę nasze tytuły startowe. To, na co, to, co jest najważniejsze i nad czym mocno pracujemy, no to dopiero jest przed nami. I jeszcze raz tutaj warto podkreślić, w tym roku wydaliśmy ponad 45 gier na Nintendo Switch, 6 gier na Xbox, no i stąd biorą się nasze przychody. Jesteśmy świeżo po publikacji raportu kwartalnego. Grupa kapitałowa Gaming Factory SA zarobiła w minionym kwartale ponad 250 tysięcy złotych. To jest taki powtarzalny wynik, jeżeli chodzi o zysk netto dla nas, który w zasadzie opiera się tylko i wyłącznie na działalności portingowej plus kilka małych swoich tytułów. W związku z czym wiem, że jedną z kwestii, które zastanawia inwestorów, jest no właśnie jeszcze brak wydania tych dużych swoich gier.
Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jako spółka, no to w zasadzie nie przepalamy za bardzo środków finansowych, co jest dosyć ważne w branży, no, gdzie jednak ta produkcja trwa jednego tytułu, nie wiem, powiedzmy 2-3 lata, jeżeli chodzi o takie gry, no może 1,5 do 3 lat, jeżeli chodzi o gry w tym segmencie, który my produkujemy, no a mimo to systematycznie spółka jest zyskowna. Więc to jest dla nas ważne. Jeżeli chodzi o budowanie potencjału, no bo to jest coś, na co my liczymy jako firma, jako społeczność też graczy, ale na pewno liczą także na to nasi inwestorzy, no ponieważ no nie będę tutaj pewnie już, to jest drugi dzień chyba tego całego naszego wydarzenia. Nie wiem, w którą jestem spółką gamingową, ale na pewno nie pierwszą i na pewno nie trzecią, w związku z czym myślę, że o wishlistach Państwo już mieli dużo okazji, aby posłuchać, więc ja tutaj wyszczególniam kilka tych naszych najważniejszych projektów, czyli oczywiście Bakery, Farming Life, Ironsmith i Castle Flipper, to są cztery gry, które mają no już listy przekraczające na ten moment 40 tysięcy osób. Później mamy kilka gier, które przekraczają 20 tysięcy. Natomiast sumarycznie dla wszystkich naszych gier, czyli przypomnę, że jest to około 30 produkcji, no to łączna wishlista w tym momencie przekracza 480 tysięcy. Z tego, co pamiętam, podczas IPO była to liczba 40 tysięcy, w związku z czym no tutaj ten marketing jest dalej systematycznie rozwijany i na nasze gry czeka coraz więcej osób. No i to jest coś, teraz powiem troszeczkę o naszych kluczowych projektach, to jest coś, o czym napisałem także w raporcie kwartalnym. Natomiast tutaj mamy okazję jeszcze troszeczkę bardziej o tym porozmawiać, skąd te przesunięcia, no ponieważ planowaliśmy wydanie kilku naszych projektów i to właśnie już tych dużych projektów. Jeszcze w tym roku miał to być czwarty kwartał, natomiast jak to życie branżowe pokazało, nie jest to tak do końca proste. Kilka gier naprawdę jest już w zasadzie zamkniętych, jeżeli chodzi o główny wątek fabularny czy o mechaniki, historię i tak dalej, natomiast no, wymagają one jeszcze optymalizacji, wymagają polishingu, wymagają zniwelowania pewnego rodzaju błędów, które się w grach pojawiają. No, to są projekty trochę większe niż porównywalnie na przykład Gallic Wars czy Back Academy. Tutaj w tych grach dzieje się dużo więcej, są one dużo bardziej skomplikowane. No i te testy trochę trwają. W zasadzie obserwuję taką tendencję, że od momentu, kiedy powiedzmy, że zespół uważa, że projekt jest już zamknięty i chciałby go, że tak powiem, no skończyć po prostu, no to musimy liczyć jeszcze 3 do 6 miesięcy na całą optymalizację właśnie, poprawę błędów, poprawę tekstur i tak dalej. I z tego właśnie faktu wynika to, że musieliśmy kilka gier przesunąć. Pomijam już jakby kwestię grudnia. Być może bylibyśmy jeszcze w stanie wypuścić jedną albo dwie gry w tym roku, natomiast no, są dwa problemy. No, przede wszystkim za tydzień, tak? Za tydzień z kawałkiem jest no, premiera wielkiego tytułu Cyberpunk i wydawanie czegoś w tym okresie po prostu nie ma większego sensu, ponieważ nie zainteresują się nami ani youtuberzy, ani prasa branżowa, ani gracze specjalnie nie będą w tym momencie interesować się symulatorami, kiedy mają grę, na którą cały świat czeka od kilku lat. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że grudzień to w zasadzie tradycyjnie nie jest to nie jest dobry moment dla takich mniejszych, niezależnych wydawców, jeżeli chodzi o premiery gier, ponieważ no mamy chociażby świąteczne promocje i gry te duże, te powiedzmy, które się kupuje normalnie po 200-150 zł, w tym momencie mają dużo korzystniejsze ceny i często gracz ma do wyboru no grę, która przed chwilą kosztowała 200 zł, teraz kosztuje 80-100 zł, to woli wydać te środki swoje na większy tytuł niż na Predator za 70 czy 80 zł. W związku z czym nie jest to korzystny okres. Więc z tego powodu przesunęliśmy premiery. Jeszcze jakby tak wracając na chwilę do tego poprzedniego slajdu, bo tu też jest jedna ważna uwaga, to są wishlisty budowane w zasadzie w sposób po pierwsze naturalny, czyli gdzieś tam pokazanie
tych zapowiedzi, pokazanie tego do mediów, płatne reklamy, czyli no przede wszystkim Google i Facebook, no oraz jakieś demówki na przykład na festiwalu Steam, czy wysyłka do youtuberów. Tutaj nie ma w żadnej jeszcze z tych gier takiej konkretnej, dużej kampanii marketingowej, bo w zasadzie takie coś możemy wykonać dopiero w momencie, kiedy oficjalnie podajemy datę premiery i tak naprawdę wtedy zaczyna się na poważnie już marketing, no bo wtedy są wysyłki do mediów, wtedy tak intensywnie się zaczyna współpraca z youtuberami, twitcherami czy GDN. W związku z czym moim zdaniem każda z tych gier do wydania tą swoją wishlistę znacząco jeszcze przekroczy względem tych poziomów, które mamy tutaj obecnie. No i pierwszą tutaj bardzo, bardzo dobre przyjęcie Castle Flipper, to jest nasza wspólna gra z Pyramid Games i z Ultimatem. Bardzo dobre przyjęcie na festiwalu Steamowym. Bardzo duży wystrzał, jeżeli chodzi o wishlistę. Projekt się podoba. Tak jak wspominałem podczas IPO, może to być czarny koń tego naszego portfela wydawniczego, no i coraz więcej na to wskazuje. Ta gra już jest naprawdę na finalizacji, więc być może uda nam się ją wydać właśnie jeszcze w pierwszym kwartale. Powiedzone to zostanie kampanią reklamową 2-3 miesiące jeszcze przed premierą. Oczywiście mam tutaj na myśli premierę. Wszystko w tej grze, będzie nowy trailer i zacznie się tutaj tak samo intensywna kampania marketingowa. Tak jak jest tutaj napisane, zamknięte główne mechaniki, systemy Game Loop. W tej chwili trwają prace nad optymalizacją UX, czyli tego user experience, czyli to jak gracz odczuwa grę. No tutaj w tej grze musi zostać zachowany właściwy balans między wypiekaniem chleba na tyle, żeby to było realistyczne, ale to musi z drugiej strony przynosić przyjemność graczom, no bo jeżeli to byłby takie stricte symulator, no to myślę, że tu niewiele frajdy było, w związku z czym dodawane są minigry, pokazywane są nowe tutoriale, można sobie oczywiście dowolnie konfigurować swoją piekarnię, czy też samochód, w którym rozwozimy nasz chleb, w związku z czym myślę, że ta gra również znacząco jakby wyszła poza nasze pierwotne założenia. Kolejny projekt to jest Farming Life. On też jest w 80% gotowy, możliwe tutaj wydanie z pierwszym bądź drugim kwartale 2021 roku. Również prace nad optymalizacją. Projekt też się fajnie rozwija, natomiast już też tutaj zmierza ku końcowi. No i nasza gra, która no, przyciągnęła ostatnio ponownie uwagę, tym razem została odkryta, powiedzmy, nieco w kontekście politycznym. Ja się nie będę już do tego odnosił za bardzo. Myślę, że autorzy tekstu o Human Farm troszeczkę tutaj pomylili nasze intencje ze swoją fantazją. Natomiast no, ta gra oczywiście jest na wczesnym etapie. Tutaj to oczywiście, jakby mówimy wprost, myślę, że jest tak ukończona 1/5, 1/4. To jest gra na wczesnym dosyć etapie. My ją pokazywaliśmy no, kilka miesięcy temu. Ona się spotkała z dużym zainteresowaniem. Dobrze buduje się cały czas wishlista. W dosyć krótkiej perspektywie czasowej mamy 20 tysięcy zapisów. Ostatnio ogłosiliśmy, że będziemy chcieli przeprowadzić kampanię kickstarterową. Nie przeprowadzamy jej po to, że potrzebujemy środków na tą grę, natomiast uważamy, iż jest to kolejna okazja do tego, aby wzbudzić nią zainteresowanie i żeby jeszcze więcej mediów o niej napisało. No tutaj ten projekt faktycznie przyciąga uwagę, w związku z czym chcemy wykorzystywać jego potencjał marketingowy. Ci z Państwa, którzy są akcjonariuszami Gaming Factory, śledzą nasze poczynania, z pewnością wiedzą, że ostatnio
powołaliśmy do życia nową spółkę, Vision Edge Entertainment, i może ja powiem dlaczego, skąd w ogóle taki pomysł. Przede wszystkim pomysł powstał na to, że chcemy mieć odrębną markę, która będzie robiła gry o wyższej jakości, wyższych budżetach, no i nie będzie kojarzona z takim typowo symulacyjnym portfelem, czy też tych nisko budżetowych gier, tak jak Gaming Factory. W związku z czym no można powiedzieć, że czy producenci samochodów na przykład mają swoją podstawową markę, a później jakąś jedną taką markę premium, no to tak właśnie traktujemy V. My chcemy tym projektem oddzielić się od tego, co dotychczas robiliśmy, i pokazać coś zupełnie nowego, jeżeli chodzi o jakość naszych projektów. No i tutaj w zasadzie Państwo jako pierwsi podczas tej prezentacji otrzymujecie kilka screenów. Ja w ogóle nie powiem, jakiego rodzaju to jest projekt, ponieważ no, na to jeszcze przyjdzie czas, jak będziemy go oficjalnie zapowiadać. Mogę powiedzieć tyle, że to jest oczywiście robione na Unrealu. Gra nieporównywalnie większa z czymkolwiek, co dotychczas robiliśmy. W związku z czym ja myślę, że tutaj tak naprawdę jest przyszłość naszej spółki i tutaj będziemy w stanie wzbudzić duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o graczy, ale myślę też, że jeżeli chodzi o inwestorów. Wydaje mi się, że mamy dosyć duże portfolio, wiele gier tych niskobudżetowych, czy powiedzmy no średniobudżetowych, jeżeli chodzi o te gry indie. Natomiast no poza kilkoma takimi faworytami trudno jest wyodrębnić coś, na co tak naprawdę warto zwrócić uwagę. I być może stąd potrzebujemy także dodatkowego zainteresowania, że tutaj jakby wydzielając tą spółkę, robiąc pod tą marką dwie albo trzy gry zdecydowanie wyższych niż dotychczas w budżetach, chcemy pokazać, że to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, i to będzie miało zdecydowanie większy potencjał, tak przynajmniej uważamy, niż te gry, które dotychczas robiliśmy. W związku z czym ten jeden projekt być może już wkrótce zostanie zaprezentowany. Trwają też rozmowy z pozyskiwaniem kolejnej gry do V. I tak jak mówię, docelowo to się zamknie w dwóch, trzech projektach na ten moment. My na tą spółkę przeznaczyliśmy 4 lub 4,5 miliona złotych, nie pamiętam dokładnie w tej chwili tej kwoty, natomiast no to jest właśnie budżet, który ma wystarczyć na produkcję dwóch, trzech takich konkretnych, większych tytułów. No i plany rozwoju. Ja dosyć szybko tutaj przeszedłem przez te poprzednie projekty, natomiast tutaj może troszeczkę jeszcze opowiem o tej naszej aktualnej sytuacji. W związku z czym jednym z problemów, który ja aktualnie identyfikuję, jeżeli chodzi o naszą spółkę, jest rejestracja emisji akcji w KRS-ie. Wiem też, że wielu z Państwa pisze do nas w tej sprawie, dopytuje się, i to budzi pewien niepokój. No więc sytuacja tutaj już to jakiś czas temu zresztą zakomunikowaliśmy. No generalnie polega na tym, że notowania akcji i PDA nie mogą zostać scalone do momentu, kiedy nie zostanie zarejestrowana nowa emisja akcji w KRS. No bo dopóki nie jest zarejestrowana, to de facto te akcje nie istnieją. W związku z czym my jakby dotrzymując tych terminów, które pokazywaliśmy w prospekcie emisyjnym, czy też w tym planie IPO, złożyliśmy jeszcze w lipcu stosowne dokumenty. Historia, która teraz się odbywa, no, jest dosyć długa do opowiedzenia, a ja też nie wszystko mogę, że tak powiem, powiedzieć wprost. Natomiast no, tryb pandemiczny w instytucjach publicznych zdecydowanie funkcjonuje. Widzimy to na swoim przykładzie. Wydaje mi się, że też no często jest w urzędach tak, że być może gdyby to trafiło do kogoś innego, to mielibyśmy to już zarejestrowane 2-3 miesiące temu, no bo my do tej pory nie dostaliśmy żadnej jakby formalnej uwagi, czyli nie ma czegoś takiego, że ta emisja jest zła, że są jakieś na przykład dokumenty niedostarczone czy pomylone, tylko my cały czas czekamy na jakiekolwiek zainteresowanie tą sprawą. W związku z czym my oczywiście wysyłamy oficjalne zapytania, próbujemy tam dzwonić, próbujemy naprawdę różnymi kanałami zasugerować w KRS-ie, że ta sprawa nie dotyczy tylko spółki i nie jest to tylko problem prezesa, tylko to jest problem wielu akcjonariuszy, którzy zainwestowali, no i chcieliby mieć notowane w końcu akcje, a nie PDA. Natomiast no, póki co
starciu z tym, z tą instytucją niewiele udało nam się skórać. Jakie są dalsze plany rozwoju? Oczywiście tutaj chodzi o wydawanie gier z własnego portfolio. Tak jak już Państwu pokazałem, mamy kilka projektów, które faktycznie są bardzo blisko ukończenia. No ja już sobie nie wyobrażam scenariusza, gdzie one nie wyjdą w pierwszym półroczu. Oczywiście będą przesunięcia, a też w pierwszym półroczu mają szansę wyjść projekty poza tymi, które tutaj Państwo zobaczyli. Jest kilka mniejszych gier, które również zamierzamy wypuścić. Natomiast no wyobrażam sobie, że w przyszłym roku jesteśmy w stanie wydać około 12 projektów. Za rok powtórzyć ten wynik. Natomiast no w 2023 ja chciałbym radykalnie zmniejszyć to portfolio. W tym momencie prowadzimy 30 projektów. Myślę, że optymalnie będzie dojść do momentu, gdzie mamy 10 do 15 produkcji własnych, przy czym powiedzmy 60-70% naszego budżetu powinno nadal się opierać o tych nisko i średnio budżetowych projektach. Natomiast no, musimy właśnie prowadzić 2-3 większe projekty, które mają potencjał wybić nas do zupełnie innej ligi. Ja o tym wspominałem podczas IPO. W tym celu została powołana firma, w tym celu pracujemy już nad 2 projektami, w związku z czym my tej obietnicy dotrzymamy. Jeżeli chodzi o rozwój marki V, no to tutaj tak naprawdę jest wszystko dopiero przed nami. Chcemy zaprezentować te projekty, natomiast mamy aktualnie pewną zagwozdkę, czy chcemy je prezentować na wczesnym etapie produkcji, bo widzimy, że ten model prezentowania tych preprodukcji nieco się wyczerpał. Tego po prostu jest w tym momencie za dużo na Steamie, jest w tym modelu za dużo konkurencja i coraz mniej gier ma szansę się przebić. W związku z czym raczej będziemy odchodzić w takim kierunku, że pokazujemy grę, która jest dopiero na dosyć zaawansowanym etapie, gdzie faktycznie możemy pokazać jakieś demo, gdzie możemy pokazać co najmniej filmik z rozgrywki. To jest myślę taki kierunek, w którym będziemy aktualnie iść. Ograniczenie liczby pozyskiwanych tytułów i koncentracja na większych projektach. No to jest coś, o czym już tutaj wspomniałem. Po pierwsze, wydaje mi się, że łatwiej, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, będzie po prostu przypilnować mniejszej ilości produktów. Po drugie, tak jak tutaj też przed chwilą mówiłem, no konkurencja w tej chwili, czy na Steamie, czy na Switchu, jest olbrzymia. Tych małych projektów jest naprawdę bardzo dużo i coraz ciężej się przebić. W związku z czym musimy robić gry bardziej jakościowe i jesteśmy do tego przygotowani. I taki jest kierunek właśnie naszego rozwoju. Kolejna sprawa to jest wejście na konsolę PlayStation 4, na razie mówię. Myśleliśmy, że uda się to w tym roku, natomiast rozmowy z PlayStation są dużo, dużo cięższe niż na przykład z Nintendo Switch, gdzie teraz w ogóle jest dosyć łatwo wejść. No Xbox to był powiedzmy poziom wyżej, tam już były trochę dłuższe negocjacje, umowy, no, zanim przyszedł Dev Kit, to też chwilę trwało. Natomiast PlayStation jest nieporównywalne z tymi dwoma pozostałymi podmiotami. No to już jest typowo wielka korporacja, tutaj trzeba dosyć długo czekać, jeżeli chodzi o jakąkolwiek decyzję, więc ja wcześniej byłem niemal przekonany, że wydamy już w tym roku gry na PlayStation 4, no okazuje się, że to się nie udało, tak? Natomiast no, nie leży tutaj do końca, tutaj, to nie jest do końca nasza wina, my już te devkity mamy, już są pierwsze porty szykowane przez Black Rose Project, więc one będą na początku przyszłego roku. No, na pewno wielu z Państwa słyszało o konsoli PlayStation 5, natomiast no, zanim wejdziemy na nową generację konsol, myślę, że tutaj jeszcze stare nadal mają bardzo duży potencjał. Jest ponad 100 milionów kopii PlayStation 4 sprzedanych, w związku z czym jest cały czas bardzo duży rynek. No i nieporównywalnie mniejsza ilość gier, jeżeli chodzi na przykład ze Steamem i Nintendo Switch, w związku z czym cały czas warto tam wydawać. My też widzimy po wynikach sprzedażowych, odkąd wszedł Xbox, no to dosyć szybko Xbox przekroczył przychody z konsoli Nintendo Switch. Jeżeli chodzi o gry VR, to również było zapowiadane, to się również tutaj nam przeciągnęło, natomiast w tym momencie poszukujemy mamy już w zasadzie alternatywny zespół, który tworzy Black Rose Projects,
W związku z czym wydaje mi się, że wydamy 2-3 zewnętrzne porty, a potem będziemy patrzeć, które gry z naszego portfela, jak już będą ukończone, będą się nadawać pod wersję VR i tam również będziemy obecni. Kolejna sprawa to jest uruchomienie środków z emisji. Część z Państwa, która no jakby bardziej tutaj czytała prospekt emisyjny, wie, że my tych środków, które pozyskaliśmy w ramach IPO w lipcu, czyli te 17 milionów złotych, nie trafiły w ogóle na nasze konto. One są trzymane przez Trigon Dom Maklerski do momentu, kiedy zostanie zarejestrowana emisja akcji na giełdzie. W związku z czym my od lipca w zasadzie nie możemy użyć tych środków, które pozyskaliśmy, czyli w zasadzie no nie możemy też wykorzystać tych pieniędzy, które Państwo między innymi zainwestowali w naszą firmę, żebyśmy się mogli szybciej rozwijać. No ja bardzo bym chciał, żeby ta rejestracja emisji w KRS już została zakończona, no ponieważ otwarcie marki V, dzisiaj też podpisaliśmy umowę na produkcję gry We Are Legion, czyli to ma być taka gra osadzona w klimacie starożytnego Rzymu, gra bitewna, gdzie będzie dosyć wiernie odwzorowany model walki, to również jest gra o budżecie około 1 000 000 zł. No więc my tych projektów już mamy kilka otworzonych, natomiast no bez wątpienia te środki z emisji się przydadzą, ale jeszcze patrząc z innej strony, no my się cały czas sami finansujemy, tak? W związku z czym, no mimo tego, że spółka powinna mieć środki na koncie już przynajmniej 3-4 miesiące temu, no to my sobie radzimy, podpisujemy nowe projekty, podpisujemy nowe zespoły. Kolejny punkt to jest dalszy rozwój zespołu Black Cross Projects. Obecnie to już jest ponad 40 osób, czyli 40 osób pracuje w naszej spółce zależnej, która zajmuje się portingiem. No to wynika oczywiście ze skali działalności, czyli mamy tutaj konsolę Nintendo Switch, mamy Xbox, są już tworzone pierwsze porty na PlayStation, no i zaraz dojdzie ten VR, w związku z czym to już jest całkiem duże stosunkowo niezależne studio, które również ma swoje plany. Stawianie na zespoły własne. Z jakiego powodu to jest istotne? Obserwując teraz no pewne jednak opóźnienia, które są w naszym portfelu, chcemy coraz bardziej stawiać na zespoły własne, ponieważ one są pod lepszą kontrolą. Zlecanie produkcji na zewnątrz oczywiście ma bardzo dużo plusów i nadal jestem zwolennikiem tego rozwiązania, natomiast pozyskiwanie tutaj zespołów przez naszych rekruterów, przez naszych project managerów ma o tyle sens, że wtedy ta współpraca jest od początku lepsza, te zespoły są dostosowane do naszych wymagań, do naszych deadline'ów i myślę, że dzięki temu w przyszłości unikniemy jakichś przesunięć, jeżeli chodzi o nasze premiery. No i warto powiedzieć, od IPO, od lipca, no minęło kilka miesięcy, a pozyskaliśmy aż 7 nowych zespołów, w związku z czym część inwestorów na przykład może mieć wrażenie, że u nas się niewiele dzieje, tak, bo nie jest głośno. To nie jest prawda, u nas się dzieje bardzo dużo, my intensywnie pracujemy nad tym, żeby mieć nowe zespoły, żeby mieć nowe projekty, żeby sobie uruchomić nowe kanały sprzedażowe, natomiast no nie wszystko, co dzieje się w spółce, nadaje się podeszwie. No my nie chcemy tutaj tworzyć jakiegoś sztucznego marketingu, wysyłać niestworzoną ilość komunikatów tylko po to, żeby podtrzymać zainteresowanie naszymi akcjami. No przede wszystkim koncentrujemy się na tym, żeby rozwijać spółkę i żeby od razu pokazać efekty tej pracy, a nie tylko suche komunikaty. No i oczywiście jak to sobie wyobrażam, no jak w każdej spółce akcyjnej, a już tym bardziej w spółce giełdowej, no celujemy w dużo większe przychody ze sprzedaży gier, dużo większy zysk i wyższa rentowność. No, wyższą rentowność osiąga się na swoich grach. Jeżeli mamy gry na przykładowo na Nintendo Switch, no to tam ta rentowność jest stosunkowo ograniczona, tak? Bo tutaj my mówimy, że w grupie Gaming Factory zostaje tak ze statystycznego portu między 30 a 40%, natomiast z tego swojego portfela gier, no to zostaje od 50 do 99-95% nawet. W związku z czym wydanie tych projektów, które mamy w swoim portfelu, znacząco również wpłynie na rentowność naszej spółki, no i to jest plan właśnie na kolejny rok. I myślę, że on jest do uzyskania,
Obojętne, czy dana gra wyjdzie w lutym, czy wyjdzie w marcu, czy w kwietniu. No, jeżeli realnie celujemy w te 12 projektów w przyszłym roku, no to w zasadzie mamy premierę co miesiąc jakiejś własnej gry. Więc część z tych gier to są te gry mniejsze, które mają listy w granicach 10 tysięcy zapisów na wishliście, tworzone przez niezależne zespoły, mniejsze. No więc tam nie spodziewamy się jakiegoś mega sukcesu komercyjnego. Natomiast no jeżeli chodzi o gry typu Piekarz, typu Castle Flipper, typu Iron Smith, no to tam te niewątpliwie nasze oczekiwania są pokładane i liczę, że wreszcie tutaj znajdzie się projekt, który będzie mógł zarobić no w milionach złotych tak co najmniej. Więc czy ja jeszcze tutaj dalej mam slajd? Nie, mojego kolejnego slajdu nie ma. Akurat w sumie tutaj zgodnie chyba z tym proponowanym porządkiem wyrobiłem się do 14:15, w związku z czym ja teraz zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie. Ja starałem się zrobić tą prezentację na podstawie tego, co gdzieś tam czasami czytam na forach, albo wiem też, jakie pytania spływają na naszą skrzynkę relacji inwestorskich, więc oczywiście chciałem wyczerpać tutaj od samego początku Wasze pytania, natomiast teraz już chętnie będę odpowiadał na to, co jest na czacie.